Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać i przedstawić dzisiaj kandydatów do Rady Gminy, kandydatkę do Rady Powiatu Białej Podlaskiej oraz kandydata na wójta gminy Konstantynów w wyborach samorządowych, które nas czekają 7 kwietnia bieżącego roku. Chciałbym może rozpocząć od kilka słów o sobie. Jestem wójtem gminy od 2006 roku. Realizujemy stale program dalszego naszego rozwoju. Mam nadzieję, że pozwolicie Państwo, że będziemy ten rozwój kontynuowali. Przed nami masę zadań, które chcielibyśmy realizować. Podsumowując ten miniony okres, to powiem, że kadencja była bardzo udana. Zdobyliśmy ponad 45 milionów środków na inwestycje, w tym ponad 30 milionów środków ze źródeł zewnętrznych. Podsumowanie, myślę, takim najlepszym tej kadencji to jest również nasze miejsce w rankingu ogólnopolskim, który został opracowany przez profesorów Szkoły Głównej Handlowej. W tym rankingu gmina Konstantynów uplasowała się na 2. miejscu w powiecie i na 77. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o podsumowanie kadencji szeroko pojętej działalności samorządu. Myślę, że należą tu się słowa uznania i podziękowania tym, którzy na to zapracowali. Przede wszystkim Radzie Gminy, pracownikom samorządowym, sołtysom i przede wszystkim naszym mieszkańcom. Przed nami kolejna kadencja Rady Gminy, dlatego pozwólcie, że w dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować kandydatów w poszczególnych okręgach. Zauważycie Państwo, że duża część to są nowe twarze, ale też są osoby, które swoim doświadczeniem, swoją pracą udowodniły, że jest potrzeba pracy na rzecz naszej gminy, że jest dużo zadań, które musimy zrealizować i czynią wszystko, żeby te zmiany w naszej gminie następowały. I mam nadzieję, że wyborcy potwierdzą to w swoim głosowaniu, że są to osoby, które można obdarzyć zaufaniem i na których warto oddać głos. Nie będziemy się tutaj wypowiadali na temat konkurencji. Konkurencja jest skazana i cieszymy się, że ona jest. My będziemy prezentowali swoje programy. Chcielibyśmy, żeby to, co jest zaplanowane, dotarło do wszystkich. Ja mogę tylko zapowiedzieć, co mamy w najbliższych planach. Na tą kadencję byśmy chcieli, żeby to zostało zrealizowane. Priorytetowe zadania drogowe, one były kontynuowane i będą. Już w najbliższym okresie podpisujemy umowę na kolejne piękne zadania. Nie będę wymieniał, w których miejscowościach, ale tych zadań będzie bardzo dużo. Bardzo ważne zadanie, które, no nie ukrywam, jest problemem realizowane, mianowicie rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego. Jest to zadanie, które myślę jest konieczne dla wszystkich. I ja liczę na to, że pojawią się wreszcie środki z funduszy zewnętrznych, które pozwolą na to, że ten pałac, piękny pałac, perełka naszej gminy, doczeka się swojej rewitalizacji. Są zapowiedzi, że w najbliższym czasie będą ogłoszone pierwsze konkursy, w których chcemy wystartować i pozyskać środki na ten cel. Kolejne zadania to są zadania stricte społeczne. Myślę, że mieszkańcy oczekują na działania związane z doprowadzeniem światłowodów do tych miejscowości, w których nie ma. Potrzebujemy rozwiązań też komunikacyjnych. Może nie dotyczy to dróg gminnych, ale między innymi rondo przy skrzyżowaniu drogi 698-811, zatoki autobusowe w miejscowości Zakanale, Komarno-Kolonia, czy ścieżki rowerowe, bo są bardzo popularne i młodzi ludzie szczególnie oczekują, żeby takowe ścieżki powstały. Jest potrzeba budowy jeszcze świetlic wiejskich. Szczególnie na taką świetlicę oczekują mieszkańcy Kolonii Zakalinek i Zakalinek. Jeżeli się tylko pojawi okazja nabycia nieruchomości, na pewno podejmiemy trud, żeby taka świetlica powstała. Finalizujemy piękne inwestycje kubaturowe. Myślę, że już w miesiącu kwietniu i maju oddamy do użytku nowe, wyremontowane obiekty Gminnego Centrum Kultury, świetlicy wiejskiej w Gnojnie czy nowej świetlicy w Antolinie. Będą te obiekty służyły mieszkańcom i myślę, że zadowolenie będzie tu ogromne i cieszyłbym się, że jeżeli w tej kadencji udałoby się nam sfinalizować sprawę budowy takowej świetlicy również dla tych dwóch wcześniej wymienionych miejscowości. Proszę Państwa, chciałbym podkreślić, moim celem było, jest i będzie zawsze budowanie dobrego klimatu, nie narażanie się ludziom,
wspieranie, odpowiedź na ich potrzeby i reagowanie na wszelkie objawy zła, niewłaściwego zachowania i myślę, że będziemy to kontynuowali, bo to, co jest najważniejsze, to dobro naszych mieszkańców i myślę, że ten cel dzięki takiej ekipie, którą tutaj za moment zaprezentuję, uda się osiągnąć. Wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa 7 kwietnia, aby oddać głos na kandydaturę Romualda Muraskiego jako wójta gminy oraz kandydatów na radnych do Rady Gminy z nazwiska, które zaraz wymienię. Głównie też chciałbym, aby moi mieszkańcy, mieszkańcy gminy Janów Podlaski i Leśna poparli kandydaturę pani Ilony Niewęgłowskiej jako kandydatkę do Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić w tym momencie kandydatów do Rady Powiatu Białej Podlaskiej oraz kandydatów na radnych do Rady Gminy Konstantynów. Jako pierwszą chciałbym przedstawić Ilonę Niewęgłowską, naszą panią dyrektor Gminnego Centrum Kultury, jako kandydatkę do Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Nie będę tutaj robił wielkiej prezentacji, bo myślę, że pani dyrektor w swojej krótkiej pracy zawodowej jako dyrektor Gminnego Centrum Kultury udowodniła, że jest osobą pracowitą, pełną pomysłów, a o sobie i o swoich planach opowie sama. Dzień dobry, jestem Ilona Niewęgłowska, będę startowała do, startuję w zasadzie, nie będę startowała, do Rady Powiatu Bialskiego. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę, jeżeli będzie mi to dane, aby Państwa reprezentować. Startuję z 3 regionów, z Konstantynowa, Leśnej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego. Mam nadzieję, że uda mi się walczyć i dbać o dobro tych 3 miejscowości. Chciałabym kontynuować już rozpoczętą przede mną kilkadziesiąt lat pracy pana Tadeusza Łazowskiego, który myślę, że w sposób bardzo otwarty do ludzi i kreatywny działał na naszym terenie i dbał długo o cały powiat, a później dbał o nasz region. Także mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę, jeżeli będzie mi dane reprezentować. No i cóż, zapraszam na wybory 7 kwietnia. Dziękujemy. Ilona Niewęgłowska, kandydat na radną do Rady Powiatu w okręgu numer 1. Przystąpimy do prezentacji kandydatów na radnych do Rady Gminy. Okręg numer 1. Obejmujący Konstantynów, ulica Janowska, ulica Leśna, Miła, Stanisława Platera, Wesoła, Zielona. Prosimy, Aneta Olichwiruk. Przedsiębiorca, gospodarstwo sadownicze, aktywna młoda osoba, bardzo się aktywizuje w pracach szkoły, jest widoczna i myślę, że ma głowę pełną pomysłów i pojawią się jej nowe inicjatywy, które na pewno z chęcią będzie chciała realizować. Aneta Olichwiruk, okręg numer 1. Zapraszamy. Okręg numer 2, obejmujący Konstantynów, ulicę Janowską, kilka bloków i ulicę w stronę Janowa Podlaskiego, pani Dorota Andruszkiewicz, nauczycielka, działacz społeczny, funkcjonująca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, pracująca w wielu jednostkach, stowarzyszeniach, bardzo aktywna, bardzo pracowita, lubiana, pięknie śpiewająca i myślę, że zasługuje na to, żeby reprezentować okręg numer 2 w Radzie Gminy. Okręg numer 3, obejmujący ulicę Nową, Parkową, Północną, Rolniczą, Słoneczną, Spokojną, Szkolną, Sportową Złotej Rosy w Konstantynowie. Kandydatem jest Mariusz Nazaruk, obecny radny Rady Gminy, aktywny, mający dużo pomysłów, może o niektórych zechce sam powiedzieć. Warto na niego głosować, bo przez tą kadencję pokazał, że jest bardzo potrzebny w Radzie Gminy i jest pozytywną osobą w tej strukturze. Ja jednocześnie od siebie chciałbym dodać, że uważam, że poprzednia kadencja była dość udana.
Zrealizowaliśmy wiele, dużo różnych przedsięwzięć, które pomogły mieszkańcom żyć lepiej, jeździć lepiej po tych drogach naszych, korzystać ze wszystkiego sprzętu i tak dalej w lepszej kondycji. Jednocześnie chciałbym, aby w przyszłej kadencji doprowadzić do modernizacji budynku szkoły podstawowej w Konstantynowie, czyli naprawa dachu, elewacji, wymiana stolarki okiennej, a także modernizację obiektów sportowych i oczywiście wybudowanie tam skate parku. Dziękuję. Mariusz Tazaruk, okręg numer 3. Okręg numer 4 to jest Konstantynów, ulica Dworcowa, Kościuszki, Mickiewicza, Plac Wolności, Siedlecka, Targowa, ulica Cmentarna. Nasza kandydatka Wioletta Sosnowska. Witam. Osoba znana, myślę, że najbardziej znana, bo bardzo często odwiedza większości mieszkańców naszej gminy. Pracuje na poczcie, stąd myślę, że dużej autoprezentacji nie potrzebuje. Jest znana, aktywna, zawsze uśmiechnięta i chętna do pracy. Także życzymy powodzenia. Dziękuję. Okręg numer 5, reprezentowany przez Waldemara Dorofiejuka, obecnego radnego, wiceprzewodniczącego rady. Trzecia kadencja to będzie jego praca na rzecz samorządu. Reprezentuje ulicę 3 Maja, Wyszyńskiego, Klonową, Mikołaja Kopernika, Ogrodową, Marszałka Piłsudskiego. Z szeregiem inicjatyw, z szeregiem nowych, ważnych pomysłów i myślę, że pozytywna postać w Radzie Gminy Konstantynów. Szanowni Państwo, to jest moja trzecia kadencja. Startuję już trzeci raz, ale powiem, że te poprzednie kadencje były, można powiedzieć, bardzo udane. Wiele się zrobiło dla naszej gminy, a to jest właśnie niestracony czas, który każdy radny powinien, uważam, poświęcić, skoro idzie do rady, żeby coś zrobić dla swojego rejonu. Już nie będę wyliczał, co było zrobione w moim okręgu wyborczym, chociaż bardzo dużo, bo teraz praktycznie to będę chciał między innymi coś takiego zrobić, żeby poprawić centrum miasta. Chodzi konkretnie o skwer, ulicę 3 Maja, no oczywiście park, nasz park Platera, rewitalizacja, bo to jest taka perełka w gminie, gdzie odbywają się imprezy. To jest piękne miejsce, przyjeżdżają ludzie, podziwiają to. Także na chwilę obecną takie mam postulaty. Dziękuję. Waldemar Dorofiejuk, okręg numer 5. Okręg numer 6 obejmujący Konstantynów, Kolonię i Wandopol. Reprezentuje Jacek Osiej, radny 3 kadencji, aktywny, z szeregiem inicjatyw. Myślę, że postać pozytywna i mam nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy jeszcze z jego inicjatywy może pojawić się i które będą naprawdę służyły mieszkańcom. Dziękuję. Okręg numer 7 obejmujący Antolin Gnojno, kandydatka Teresa Syryjczyk, obecna radna Rady Gminy, aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Gnojnie, nie tylko, ale głównie w Kole Gospodyń Wiejskich. Poświęca dużo czasu dla potrzeb osób mieszkających w jej środowisku. Myślę, że jest taką osobą cenioną, lubianą, jest takim autorytetem tych miejscowości i prosimy o oddanie głosu na panią Tereskę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Okręg numer 8 to jest Komarno od numeru 1 do 51, numer 69 i od numeru 82 do końca. Mamy tutaj młodą kandydatkę, Joannę Skrzypkowską. Osoba, która prowadzi prywatną działalność gospodarczą, jest też osobą bardzo ambitną, bardzo miłą i myślę, że jako osoba młoda pokaże nam, gdzie drzemią jeszcze możliwości rozwoju naszej gminy, a szczególnie rozwoju miejscowości Komarno. Dziękujemy bardzo. Kandydatem okręgu numer 9 jest Dominik Dudek. Jest to
młody człowiek prowadzący działalność gospodarczą, który od kilku lat zamieszkuje naszą gminę, ma szereg ciekawych inicjatyw, które chciałby realizować dla miejscowości Solinki, ale również dla miejscowości tego rejonu. Jest otwarty na wszelkiego rodzaju pomysły, inicjatywy i myślę, że wybierając taką osobę, obdarzając go zaufaniem, damy szansę ludziom młodym, bo muszą ludzie młodzi dojrzeć do takiego momentu, gdzie przejmą pałeczkę i życzymy tego z całego serca, żeby pan Dominik taką pałeczkę w rejonie swoim przejął i prosimy mieszkańców okręgu Solinki i części Komarna o oddanie głosu na kandydaturę pana Dominika, a na pewno będzie to głos bardzo pozytywny i jego zamierzenia, jego pomysły, jego plany na pewno będą służyły mieszkańcom tego okręgu. Obejmujący Komarno Kolonie, reprezentowany kandydat to Daniel Laszuk, działacz Straży Pożarnej, działacz społeczny, pracujący na rzecz osób potrzebujących, aktywizujący się, aby gromadzić środki dla tych osób, które mają problemy, czyli są osobami z niepełnosprawnością. Aktywnie uczestniczy w życiu tego środowiska, czyli miejscowości nie tylko własnej, ale miejscowości rejonu Komarna. Tak jak widzimy, jest druhem strażakiem i życzymy mu, żeby odniósł sukces i żeby to swoją działalność przeniósł na poziom całej gminy Konstantynów. Gratulujemy i prosimy o oddanie głosu na Daniela Laszuka. Okręg numer 11. Mieczysław Szulak, radny 6 kadencji, znany radny nie tylko pod kątem działalności, ale również pod kątem humoru, zabawiania czasami, bo i takie elementy w pracy Rady są potrzebne, ale myślę, że jest osobą bardzo aktywną. Wiele rzeczy już udało mu się wykonać. Zawsze takim konikiem Mieczysława były drogi w Wólce Polinowskiej. Wie, że jeszcze jest droga na Budziszew, jeszcze jest jeden odcinek, który należy wykonać i myślę, że to będzie stawiał jako priorytet. Życzymy mu, żeby te wybory zakończyły się dla niego sukcesem, żeby mógł realizować te swoje plany. Jak zwykle od lat tak znany, wszędzie mile widziany i niezapomniany. Wszystkiego dobrego. Mieczysław Szulak. Gratulujemy. Okręg numer 12 obejmujący miejscowości Witoldów Wiechowicze jest reprezentowany przez panią Elżbietę Kępińską. To jest nowa osoba, która pragnie rozpocząć pracę w samorządzie. Pani Ela jest bardzo lubiana w środowisku, aktywizuje się we wszelki możliwy sposób, nie tylko w kole gospodyń wiejskich, ale bardzo często widzimy ją w kościele, ma bardzo piękny głos, często śpiewa, jest zawsze uśmiechnięta i myślę, że jest to taka postać, jeżeli mieszkańcy Witoldowa i Wiechowicz oddadzą na nią głos, na pewno nie będzie to głos stracony. Dziękuję. Życzymy powodzenia. Okręg numer 13 obejmujący Zakalinki, reprezentowany przez panią Jolantę Stefaniuk, radna 7 kadencji, pani sołtys, jedna z najaktywniejszych osób w miejscowości Zakalinki. Ciężar wszelkich działań, które mają miejsce w Zakalinkach, spoczywa najczęściej na radnej Jolancie, jest sołtysem i zawsze jest obdarzana zaufaniem. I mamy taką nadzieję, że to zaufanie również będzie przy tych wyborach, czego życzymy z całego serca. Okręg numer 14, Zakalinki Kolonia, kandydat Marian Chwedoruk, radny 6 kadencji. Od początku samorządności rozpoczynał jako radny, budował filary samorządu naszej gminie, bardzo aktywny. Podejmował działania, które pozwalały na to, że aktywizował mieszkańców, zarabiał pieniądze w gminie, żeby można było zrealizować odcinek drogi w swojej miejscowości, czy budować podstawową infrastrukturę. Wiele ciekawych inicjatyw to było działanie pana Mariana Chwedoruka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i okręg numer 15, reprezentowany miejscowość Zakanale, reprezentowany przez pana Grzegorza Kowaluka, przedsiębiorcę,
aktywnego, który ma też dużo fajnych pomysłów i potrzeb małych przedsiębiorstw, bo takowe są na terenie gminy i na pewno chciałby stworzyć takie warunki, żeby te przedsiębiorstwa się rozwijały. Miejscowość Zakanale jest położona blisko Konstantynowa. Dużo rzeczy jest tam zrealizowane, ale są takie potrzeby, które drzemią na pewno w pamięci i w zamyśle pana Grzegorza. Także oddajmy go zaufaniem, oddajmy głos na niego, a na pewno nie będzie to głos stracony. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym podsumować zgłoszone kandydatury. Myślę, że nie o wszystkich osiągnięciach, nie o wszystkich zadaniach, celach, które realizowane są przez kandydatów, była możliwość wypowiedzi, ale chciałbym dodać, że ta działalność kandydatów z naszej listy jest bardzo szeroka. Mogę tylko dodać, kandydatka do Rady Powiatu, poza tym, że jest dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, pracuje w stowarzyszeniu, prowadzi drużynę zuchów, aktywizuje się we wszelkich możliwych formach. Tylko mogę dodać, że jednostka czy placówka, której dyrektoruję, w ciągu tygodnia obsługuje, że tak powiem kolokwialnie, ponad 200 osób. Także zakres pracy placówki gminnego czy Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie jest bardzo szeroki i tutaj myślę, że generalnie jest to zasługa pani dyrektor, która stworzyła też odpowiedni zespół, żeby ta placówka mogła funkcjonować. Kochani mieszkańcy gminy Konstantynów, 7 kwietnia pójdziemy do urn wyborczych. Prośba i przede wszystkim apel. Pójdźmy wszyscy do głosowania. Wybierzmy najlepszych. Myślę, że lista, którą dzisiaj przedstawiliśmy, do tego grona się zalicza i kandydaci, których dzisiaj zaprezentowaliśmy, na pewno Państwa nie zawiodą, a udowodnią, że uczciwą pracą, zrozumieniem, zgodą naprawdę uda się dużo zbudować. I życzę tego z całego serca i wszystkim, którzy będą oddawali głos na kandydatów na radnych i wójta z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga PSL 2050 Szymona Hołowni będą szczęśliwi. Wszystkiego dobrego.